Występ Kariny Sornik rozpoczął w piątek 19 stycznia noworoczne spotkanie samorządowe w gminie Siewierz. Zaproszenie burmistrza miasta i gminy Siewierz Zdzisława Banasia przyjęło wielu znamienitych gości, m.in. posłowie na Sejm RP Barbara Dolniak i Mateusz Bochenek, senator RP Beata Małecka-Libera, pierwszy wicewojewoda śląski Rafał Adamczyk, wicemarszałek województwa śląskiego Anna Jedynak, przewodniczący Sejmiku województwa śląskiego Mirosław Mazur, radne Sejmiku województwa śląskiego Maria Materla i Katarzyna Stachowicz, starosta będziński Sebastian Szaleniec, starosta myszkowski Piotr Kołodziejczyk, wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk, członek zarządu powiatu będzińskiego Adam Szydłowski, przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Powałka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha, radna powiatu będzińskiego Monika Pawłowska-Dyszy oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z radnymi Rady Miejskiej w Siewierzu. W spotkaniu uczestniczyli także prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z miast i gmin naszego regionu. Prezydent miasta Sosnowiec Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Będzin Łukasz Komoniewski, burmistrz miasta Myszków Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Poręba Ryszard Spyra, burmistrz miasta Wojkowice Tomasz Szczerba, wójt gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, zastępca prezydenta miasta Częstochowa Piotr Grzybowski oraz zastępca wójta gminy Psary Marta Szymiec. Spotkanie samorządowe w Siewierzu odbyło się w tym roku już po raz 18. Była to okazja do podsumowania działań siewierskiego samorządu w ubiegłym roku oraz przedstawienia planów na rok 2024. Rok 2023 to jest rok, w którym realizowaliśmy wiele zadań. Tych zadań było bardzo dużo. Wiele tych zadań również przeszło do realizacji na rok 2024. Ten nasz rok 2024 jest również bardzo takim rokiem bogatym w inwestycje, szczególnie w inwestycje drogowe, ale nie tylko, bo przecież rozpoczęliśmy już działania w zakresie budowy żłobka w Wojkowicach Kościelnych i wiele przedsięwzięć, które mamy zaplanowane, będę o tym bardzo szczegółowo tutaj podczas tego spotkania prezentował. Także w budżecie ponad 112 milionów złotych, ponad 34 miliony mamy na zadania inwestycyjne na ten rok. To nie jest jeszcze finał tych naszych zadań, bo przecież mamy jeszcze dodatkowe środki, które nie są jeszcze w budżecie z metropolii na zaplecze przy stacji PKP Siewierz. Także myślę, że ten rok, który podsumowujemy, był rokiem dobrym, aczkolwiek mogliśmy jeszcze więcej zrobić, ale są różnego rodzaju warunkowania, dochody samorządu w ostatnich latach zostały znacząco ograniczone. W naszym przypadku nasz samorząd w ostatnich latach corocznie tracił prawie 10 milionów z dochodów. Także liczymy na to, że ten obecny 24 rok będzie rokiem o wiele lepszym pod tym względem, że dostaniemy rekompensatę tego, cośmy w poprzednich latach utracili. Dokonania siewierskiego samorządu są dobrze odbierane i doceniane przez lokalnych działaczy i polityków. Doceniam też działalność pana burmistrza i inwestycje tutaj w gminie i też ze strony funduszy europejskich, bo jako podregion tutaj też niezwykle intensywnie te działania są, jako też rozwój związany z osiedlami obok, prawda, bo tutaj wiadomo, że inwestycje związane z mieszkalnictwem, z inwestycjami dla mieszkańców, budownictwo, drogi, no to niezwykle cenione, więc myślę, że jak najbardziej się stara, ale przede wszystkim to powinni docenić i jak sądzę, doceniają mieszkańcy. Ja niezwykle cieszę się, że właśnie samorząd miasta Siewierza posiada tak sprawnych, dobrych, energicznych i skutecznych samorządowców, jak choćby właśnie pan burmistrz Banaś. Widzimy te zmiany, które w mieście następują każdego roku i kiedy podsumowujemy miniony rok, to jest to obszerna, długa prezentacja, bo tych zasług jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego chciałbym podziękować i pogratulować władzom samorządowym, ale także pogratulować mieszkańcom, że mają tak sprawnych reprezentantów w samorządzie.
czasie wydarzenia wręczono odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Odznaka nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego. Czym dla Pani jest dzisiejsze wyróżnienie, no i ta odznaka? No przede wszystkim zaskoczeniem wielkim, bo no nie spodziewałam się takiego wyróżnienia, ale uważam, że no chyba za tą moją pracę, którą społeczną, jaką od 2006 roku po prostu wykonuję dla naszej małej ojczyzny, dla sołectwa, dla gminy, dla województwa śląskiego po części też. Tradycją styczniowych spotkań samorządowych jest uroczystość wręczenia nagród Magnum Meritum Pro Regionis et Urbis Seviorix. Kapituła przyznała te nagrody kolejnym naszym mieszkańcom i organizacjom. Cieszymy się, że te nagrody możemy dzisiaj właśnie wręczyć. Te nagrody najwyższe dzisiaj otrzymuje pan Henryk Bednarczyk z Brudzowic, długoletni członek orkiestry dętej OSP Brudzowice, wieloletni jej szef, prowadzący tą orkiestrę. To dziesiątki lat tą orkiestrę prowadził, a więc ogromnie zasłużony dla funkcjonowania tej orkiestry w Brudzowicach. Kolejną nagrodę otrzymuje zespół wokalny Niezapominajki, który funkcjonuje przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów w Wojkowicach Kościelnych. Też już od ponad 10 lat ten zespół funkcjonuje. Dobrze tutaj reprezentuje miasto i gminę Siewierz na wielu przeglądach, również poza naszą gminą, laureat wielu już nagród. No i trzecią nagrodę Magnum otrzymuje Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc. To jest stowarzyszenie, które zajmuje się wsparciem dzieci niepełnosprawnych. Ogromnie ambitna, dobrze działająca organizacja, stowarzyszenie. Jednym z celów nagrody Magnum Meritum Pro Regionis et Urbis Seviorix jest promowanie postaw godnych naśladowania i myślę, że działalność naszego stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc jak najbardziej wpisuje się w cel tej nagrody. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni, że w tym roku ta nagroda trafia na rzecz naszej organizacji, bo jest to takie docenienie naszych działań, a jednocześnie wyjątkowa mobilizacja do jeszcze większej aktywności, do podejmowania kolejnych projektów, kolejnych działań na rzecz najbardziej potrzebujących, czyli na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami. Jak pan wspomina tą swoją działalność w orkiestrze? Były sprawy trudne i wesołe, różne bywało. Czy cieszy się pan z tego, że dzisiaj pan stanie i odbierze taką nagrodę z rąk burmistrza? Jestem zadowolony z tego i cieszę się, że o mnie pamiętają. Mamy 10-lecie już zespołu. Także jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy za tą wspaniałą nagrodę, którą otrzymałyśmy. I mam nadzieję, że dalej będziemy śpiewać i bawić ludzi, i starszych, i młodszych, jak tylko nam czas pozwoli i wszystko się ułoży. No. Także jesteśmy bardzo zaskoczone i dumne tym wyróżnieniem, naprawdę. Noworoczne spotkanie jest również okazją do złożenia podziękowań za pomoc i wsparcie oraz zaangażowanie w działania przyczyniające się do rozwoju gminy Siewierz i jej mieszkańców. W tym roku symbolicznymi podziękowaniami wyróżnieni zostali dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK SA w Częstochowie Helmut Klabis, Górnicze Zakłady Dolomitowe SA, PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA, PW Promak Spółka ZO, Mechanik System Spółka ZO oraz Tribag SA. Na zakończenie spotkania burmistrz Zdzisław Banaś wygłosił toast oraz w imieniu władz samorządowych miasta i gminy Siewierz złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia.